przyszedł do swojej ojczyzny i nauczał w ich synagodze, tak, że bardzo zdumiewali się i mówili, skąd u niego ta mądrość i ta moc? Czy nie jest to syn cieśli? Czy jego matki nie nazywają Marią, a jego braci Jakubem i Józefem i Szymonem i Judą? A jego siostry, czy wszystkie nie są u nas? Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 54 werset. Nie ma podstaw do chluby z samego siebie. Czytamy o czterech braciach Pana Jezusa, synach Józefa i Marii. Ale rozpoznajemy tylko dwa z tych imion. Wielu uważa, że Jakub i Judasz, którzy byli narzędziami, jakich Bóg użył do napisania listów, które noszą ich imiona, są dwoma z braci wymienionych w tych słowach. Co stało się z pozostałymi, nie wiemy. Jest to dla nas lekcja. Uczymy się z niej, że to nie nasze rodzinne dziedzictwo czy rodzinne przywileje kwalifikują lub dają nam prawa do naszej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Jakub i Juda uważali się tylko za niewolników Boga i Pana Jezusa i tak się identyfikują w listach, które noszą ich imiona. Musimy pamiętać, że to nie my sami, ale Bóg, który każdemu rozdał to, co wie, że jest potrzebne i najlepsze. I dobrze jest, abyśmy uznali, że tylko dzięki łasce Boga jesteśmy tym, czym jesteśmy. To On powierzył swoje sprawy w nasze ręce. Nie ma miejsca, abyśmy się chlubili lub narzekali, ale po prostu wiernie pracowali, służąc Mu, wiedząc, że wszystko możemy tylko przez Chrystusa, który nas umacnia i pamiętając, że pewnego dnia stawimy się przed sądem Chrystusowym, aby zdać sprawę za samego siebie przed Bogiem, za rzeczy dokonane w ciele, według tego, co uczyniliśmy. Obyśmy stale przypominali sobie słowa skierowane do Kolosan. Cokolwiek czynicie w słowie albo w czynie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. List do Kolosan, 3 rozdział, 17 werset. Nie ma podstawy do chluby z samego siebie. Ewangelia według Mateusza, 13:54. Przyszedł do swojej ojczyzny i nauczał w ich synagodze tak, że bardzo zdumiewali się i mówili, skąd u niego ta mądrość i ta moc? Czy nie jest to syn cieśli? Czy jego matki nie nazywają Marią, a jego braci Jakubem i Józefem i Szymonem i Judą? A jego siostry, czy wszystkie nie są u nas?